Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Elite Detailer i kwaśny szampon. Tak jak widziałeś, PH zgrabny, teraz do mistrzów, którzy jak kiedyś wrzucałem kwaśny szampon RLC, tam PH było chyba 2,8, więc tutaj wielkiej różnicy nie ma. Co do samego szamponu, bardzo fajna piana, bardzo fajnie się nim myje. Całkiem fajny poślizg, naprawdę bardzo przyjemnie. Zapach... Bomba. Bomba, mięta z jabłuszkiem. Taka zielona herbata. Tak,
Nie zielona herbatka, mięta, zdecydowanie mięta. Kurczę, jak sąsiad przestał kosić, to psy zaczęły szaleć. No wybaczcie. Bardzo fajny zapach. I teraz tak. Widziałeś, jak pięknie odetkał, znaczy odetkał, no poprawił hydrofobowość na powłoce, która może nie leży jakoś długo, ale poprawił. Poprawił całkiem nieźle, także bardzo fajnie. I później wskoczyłem na dalsze elementy i zobacz, tak naprawdę, jak... O. Kurczę, dobrze, że butelka jest mięciutka, by się narozrabiało. Zobacz, jak skurczybyk naprawdę jest ostry. No dobrze, to teraz jak tu się odnieść do szamponu RRC przy tym szamponie? A kurczę, i teraz zwolennicy, raczej ludzie, którzy hejtują RRC, że kwaśny szampon zżera wszystko na pewno, bo ma niskie pH. No proszę, ten szampon, on zjada woski, można powiedzieć. Z tyłu bardzo ładnie kropelkował wosk z AliExpress. Po umyciu zrobiła się tafla. Naprawdę grubo go podgryzł. Zjadł mi, nie pokazywałem tego, znacznie zjadł mi SSW, znacznie zjadł mi od Bipro Bidwaxa. Skurczybyk zżera kudeki, zżera woski, naprawdę grubo je podgryza. I teraz tak, co do samego szamponu. Mega odtyka, no tak, jest agresywny, naprawdę agresywny. Mega agresywny. Ja ten szampon widzę na powłokach. Mega. Naprawdę fenomenalnie odtyka powłoki. A jeszcze lepiej odtyka niewidzialne wycieraczki. I tylko pod tym względem tego, raczej tylko w takich sytuacjach będę używał tego szamponu. Na pewno nie wskoczę z tym szamponem na woski. Nie ma mowy w ogóle. I to zrobiłem stężenie 1 do 300. A jakbym zrobił 1 do 100, tak jak zaleca producent, aplikuję na pewno lakier. Dobrze, gdzie to było? Momencik, chwilunie, daj mi momencik. Tak, rozcieńczenie od 1 do 100 do 1 do 300, więc poleciałem tym najniższym stężeniem. Myślę, że śmiało można zrobić 1 do 500 nawet. Ostry zawodnik, także myślę, że
RRC, jeżeli chodzi o agresywność, to przy nim jest leszcze. Naprawdę. Ja RRC, ich kwaśny szampon, nawet 1 do 10 z atomizera ładuję na panel i jest bajka. Z tym, że on się gorzej wymywa, RRC. Tutaj wymywanie jest poezja. Tutaj natychmiast masz tak naprawdę wymycie idealne. Ale, tak jak widzisz, jest agresywny. No dobrze, podsumowując szampon. Moja subiektywna opinia oczywiście. Fajny. Fajny, z tego względu, że robi to, co powinien. Jest hardkorowy, ale wiadomo, no, tym szamponem ja osobiście nie wskoczę na wosk. Nie wskoczę na kudeka. A, bo kazałem ci, że Sealant mi. Sealanta też tam już było widać, że się kończył. Zjadł go. Tak naprawdę umyłem i po temacie. Pięknie odetkał mi Lighta od CarPro. Rewelacyjnie. Doły zaczęły, tam już taflowały. Wrócił mega cropping. Naprawdę. Jeszcze raz się powtórzę. Ja osobiście ten szampon widzę na powłokach i na niewidzialnej wycieraczce. I to jest wszystko. Osobiście odradzam na woski, Sealanty i tym podobne delikatne rzeczy, Quick Waxy, z tego względu, że je zeżre. Zeżre je. Myślę, że dwa mycia i masz naprawdę grubo podżarte zabezpieczenie. Także mocny zawodnik, bardzo mocny zawodnik. Widzę, że Elite Detailer poszedł w tak hardkorową chemię. Mocną, taką konkretną. Że tak powiem, z jajem. Że tak powiem. No dobrze, myślę, że kończę, nie będę przedłużał, bo zacznę się powtarzać. Psy przeszkadzają, jak nie deszcz, to psy, kurczę. Przed chwilą nagrywałem wypowiedź do filmu o Wilknerze. O, i też konkretny zawodnik, też gruby zjadacz. Wtedy lało, a teraz psy. No wybacz, takie mam warunki. Mogę cię tylko ze swojej strony przeprosić za efekty dodatkowe. No dobra. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że wytrwałeś do końca. Ja się z tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!